Rosja jest krajem o surowym klimacie i równie surowym systemie penitencjarnym. W ciągu ostatnich dekad obserwujemy, jak skrajne warunki meteorologiczne i równie trudne warunki życiowe w miejscach odosobnienia kształtują rzeczywistość tysięcy osadzonych. W głębi Syberii, gdzie zima potrafi trwać większość roku, oraz w odległych zakątkach europejskiej części kraju znajdują się placówki, które wyróżniają się szczególnie drastycznymi warunkami. Skazani tam często muszą mierzyć się z problemami takimi jak przeludnienie, niewystarczająca opieka medyczna czy ograniczony dostęp do podstawowych środków higienicznych. Polarna Sowa to jedno z najbardziej przerażających miejsc na mapie rosyjskiego systemu karnego. Oficjalnie znane jako IK-18, więzienie to leży na dalekiej północy, w regionie Kołymy, znanym z brutalnych zim i skrajnych warunków pogodowych. Miejsce to zostało stworzone z myślą o najgroźniejszych przestępcach, których zbrodnie wywołują w społeczeństwie największe przerażenie. W murach Polarnej Sowy przetrzymywani są seryjni mordercy, gwałciciele, terroryści, a także więźniowie polityczni, którzy zostali uznani za zagrożenie dla państwa. To więzienie jest ostatecznym przystankiem dla tych, których uważa się za niereformowalnych, a samo odbywanie kary w takim miejscu jest dodatkową torturą. Warunki panujące w Polarnej Sowie są niewyobrażalnie ciężkie. Zimą temperatury regularnie spadają poniżej minus 50 stopni Celsjusza, co czyni życie za kratami niemal niemożliwym do zniesienia. Więźniowie są zmuszani do przetrwania w ciasnych, niedostatecznie ogrzewanych celach, gdzie zimno przenika przez ściany, a odmrożenia są na porządku dziennym. Więzienie jest niedożywione, a posiłki są skromne, często pozbawione podstawowych wartości odżywczych. W takim klimacie brak odpowiedniej ilości kalorii stanowi poważne zagrożenie dla życia. Strażnicy, będąc świadomi tych ekstremalnych warunków, wykorzystują zimno jako dodatkowy środek nacisku na więźniów. W Polarnej Sowie panuje rygorystyczny reżim, a każda próba niesubordynacji jest brutalnie tłumiona. Więźniowie są poddawani ciągłej inwigilacji, a kontakty z innymi osadzonymi są ograniczone do minimum. Izolacja jest tu narzędziem, które ma na celu złamać ducha nawet najbardziej zatwardziałych przestępców. Wielu z nich spędza długie miesiące w samotności, w ciemnych celach, bez kontaktu ze światem zewnętrznym, co prowadzi do głębokich zaburzeń psychicznych. W Polarnej Sowie opieka medyczna jest praktycznie niedostępna. W przypadku poważnych chorób lub odmrożeń więźniowie często umierają, zanim zdążą otrzymać jakąkolwiek pomoc. Odległość od cywilizacji i trudności związane z transportem w tych warunkach sprawiają, że dostawy leków i innych niezbędnych materiałów są nieregularne i często opóźnione. Brak kontaktu z rodziną, ograniczony dostęp do światła dziennego i surowe traktowanie ze strony strażników powodują, że więźniowie szybko tracą nadzieję na jakiekolwiek poprawienie swojego losu. W Polarnej Sowie przetrwanie staje się jedynym celem. Każdy dzień to walka z zimnem, głodem, izolacją i strachem przed tym, co przyniesie kolejna noc. Dla wielu więźniów ta placówka to miejsce, gdzie resztki człowieczeństwa zostają ostatecznie zduszone przez brutalną rzeczywistość. W tym odległym zakątku świata, z dala od cywilizacji, natura i system więzienny wspólnie tworzą piekło na ziemi, z którego niewielu wychodzi cało, a dla wielu Polarna Sowa staje się ostatecznym wyrokiem. Biały Łabędź to więzienie, oficjalnie znane jako IK-2, położone w regionie Permu, jest jednym z najbardziej rygorystycznych zakładów karnych w Rosji, słynącym z bezlitosnego podejścia do osadzonych. Nazwa Biały Łabędź pochodzi od charakterystycznej rzeźby łabędzia znajdującej się na terenie więzienia. Jednak za tym pozornie spokojnym symbolem kryje się rzeczywistość pełna brutalności i nieludzkich warunków. To więzienie jest miejscem, do którego trafiają najtwardsze przypadki, osoby, które system uznaje za niereformowalne. W jego murach zamknięci są seryjni mordercy, recydywiści, członkowie zorganizowanych grup przestępczych, a także więźniowie, którzy w innych zakładach wykazywali skłonności do buntu. Dla tych ludzi Biały Łabędź staje się miejscem ostatecznej kary, gdzie celem nie jest już resocjalizacja, ale całkowite złamanie. W Białym Łabędziu codzienność więźniów jest podporządkowana surowemu reżimowi.
Każdy dzień jest starannie zaplanowany, a osadzeni nie mają żadnej swobody. Porządek dnia jest niezmienny. Więźniowie budzą się, wykonują narzucone obowiązki, spożywają posiłki i wracają do swoich ciasnych cel. Wszystko pod czujnym okiem strażników. W tym miejscu każdy ruch jest kontrolowany, a każde odstępstwo od reguł spotyka się z natychmiastową i surową reakcją. Izolacja jest kluczowym elementem życia w Białym Łabędziu. Więźniowie są trzymani w odosobnieniu z ograniczonym kontaktem z innymi osadzonymi, co ma na celu zapobieganie wszelkim próbom organizowania się. Nawet krótkie chwile spędzane poza celą, jak spacery na świeżym powietrzu, są ściśle regulowane i monitorowane, a kontakt z rodziną i światem zewnętrznym jest praktycznie zerowy. Wizyty są rzadkością, a kiedy już do nich dochodzi, odbywają się w obecności strażników, co dodatkowo potęguje poczucie izolacji. Warunki w Białym Łabędziu są skrajnie surowe. Cele są zimne i ciasne, z minimalnym dostępem do światła dziennego. Więźniowie spędzają większość czasu w zamknięciu, co w połączeniu z monotonną dietą i brakiem jakiejkolwiek stymulacji psychicznej prowadzi do pogarszania się zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. W takich warunkach nie ma miejsca na nadzieję czy myślenie o przyszłości. Każdy dzień to tylko walka o przetrwanie. Strażnicy w Białym Łabędziu nie okazują litości. Przemoc, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, jest tu na porządku dziennym. Więźniowie, którzy łamią zasady, mogą liczyć na natychmiastową karę od długotrwałej izolacji, po brutalne metody dyscyplinarne, które mają na celu zastraszenie i całkowite podporządkowanie. W tych murach każdy przejaw buntu jest tłumiony z całą surowością, co sprawia, że więzienie to zyskało miano jednego z najstraszniejszych w kraju. Czarny delfin to jedno z najbardziej przerażających i owianych złą sławą więzień w Rosji, znane oficjalnie jako Federalne Więzienie IK-6. Położone w regionie Orenburga, na granicy z Kazachstanem, więzienie to stało się synonimem ostatecznego wymiaru kary w rosyjskim systemie penitencjarnym. W Czarnym Delfinie przetrzymywani są najgroźniejsi przestępcy w kraju, seryjni mordercy, kanibale, terroryści, a także osoby odpowiedzialne za masowe zbrodnie. Więźniowie, którzy trafiają do tego miejsca, są często uznawani za zbyt niebezpiecznych, aby mogli odbywać karę w mniej strzeżonych zakładach. To miejsce, gdzie każdy aspekt życia jest kontrolowany i nadzorowany z najwyższą surowością. Warunki w Czarnym Delfinie są bezwzględne, a życie więźniów sprowadza się do rutyny i ścisłego reżimu, który ma na celu całkowite złamanie ich woli. Więźniowie spędzają większość dnia w małych, ciasnych celach, które są monitorowane przez całą dobę. Każdy ruch, każda czynność, nawet najbardziej banalna, jest kontrolowana przez strażników. Więźniowie są zmuszani do przyjmowania określonych pozycji podczas przechadzki, muszą poruszać się z rękami założonymi za plecami i głową spuszczoną w dół, aby uniemożliwić im ocenę otoczenia i planowanie ewentualnej ucieczki. Izolacja w Czarnym Delfinie jest niemal całkowita. Więźniowie mają minimalny kontakt ze światem zewnętrznym, a spotkania z rodziną są rzadkie i ograniczone do krótkich wizyt pod ścisłym nadzorem. Komunikacja z innymi osadzonymi jest również ściśle regulowana. Więźniowie są odseparowani od siebie nawzajem, co ma zapobiec jakimkolwiek formom solidarności czy buntu. Izolacja ta, w połączeniu z surowym reżimem, często prowadzi do głębokich problemów psychicznych, w tym depresji, paranoi i innych zaburzeń psychicznych, które są nieodłącznym elementem życia w Czarnym Delfinie. System kar w tym więzieniu jest niezwykle surowy. Każde, nawet najmniejsze przewinienie jest karane, często brutalnie. Więźniowie są poddawani izolacji w jeszcze bardziej surowych warunkach lub pozbawiani dostępu do podstawowych udogodnień, takich jak posiłki czy możliwość korzystania z toalety. Tortury psychiczne, takie jak długotrwałe pozbawienie snu, są powszechnie stosowane, aby złamać więźniów i utrzymać ich w stanie całkowitego podporządkowania. Dieta więźniów w Czarnym Delfinie jest skromna. Składa się głównie z prostych, przetworzonych produktów, które mają na celu jedynie podtrzymanie ich przy życiu, bez żadnych dodatków, które mogłyby poprawić jakość ich życia. Posiłki są monotonne i pozbawione wartości odżywczych, co w połączeniu z brakiem aktywności fizycznej i ekstremalnym stresem
prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych. Więźniowie często zapadają na różnego rodzaju choroby przewlekłe, które nie są odpowiednio leczone, co prowadzi do przedwczesnych zgonów. Butyrka to więzienie, które od wieków budzi lęk i niepokój. Usytuowane w samym sercu Moskwy, Butyrka ma długą i mroczną historię, sięgającą czasów carskich. Dziś jest jednym z najbardziej znanych zakładów karnych w Rosji, słynącym z surowych warunków i brutalnej rzeczywistości, której muszą stawić czoła osadzeni. W tym miejscu, gdzie mury przesiąknięte są historią represji i ludzkiego cierpienia, życie więźniów to codzienna walka o przetrwanie. Butyrka, oficjalnie funkcjonująca jako moskiewskie więzienie śledcze numer 2, jest miejscem, gdzie osadzani są zarówno pospolici przestępcy, jak i więźniowie polityczni. W przeszłości przez jej cele przeszły tysiące osób, od przeciwników caratu po ofiary stalinowskich czystek. Dziś Butyrka służy jako więzienie śledcze, gdzie więźniowie czekają na procesy lub wyroki, często przez długie miesiące, a nawet lata, w warunkach, które niewiele zmieniły się od czasów jej założenia. Codzienność w Butyrce to przede wszystkim ciasnota i przepełnienie. Cele, które powinny pomieścić kilku więźniów, są często wypełnione po brzegi, co sprawia, że więźniowie żyją w warunkach skrajnie niekomfortowych. Brak przestrzeni, minimalna wentylacja i wilgoć sprawiają, że powietrze w celach jest ciężkie i duszne, a brak prywatności dodatkowo potęguje uczucie osamotnienia i beznadziei. W takich warunkach konflikty między więźniami są nieuniknione, a przemoc staje się codziennością. Strażnicy w Butyrce są znani z brutalności. W tym więzieniu przemoc fizyczna i psychiczna jest narzędziem utrzymania porządku, a więźniowie często stają się ofiarami nadużyć władzy. To miejsce, gdzie strach jest wszechobecny, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania i zagrożenia. Więźniowie nie mogą czuć się bezpieczni ani w celi, ani na więziennych korytarzach, gdzie nawet najmniejsze odstępstwo od normy może spotkać się z brutalną reakcją strażników. Żywność, którą otrzymują więźniowie, jest skromna i mało odżywcza. Posiłki są monotonne, ubogie w białko i witaminy, co prowadzi do chronicznego niedożywienia. W takich warunkach zdrowie więźniów szybko się pogarsza, a choroby, takie jak gruźlica, rozprzestrzeniają się z łatwością. Leczenie medyczne jest minimalne, a więźniowie cierpiący na poważne dolegliwości często nie otrzymują niezbędnej pomocy, co tylko pogłębia ich cierpienie. Psychiczny ciężar przebywania w Butyrce jest równie przytłaczający, co fizyczne trudy. Wielu więźniów, oczekując na wyrok, spędza długie miesiące w stanie ciągłej niepewności i izolacji, co prowadzi do poważnych problemów psychicznych. Depresja, lęk i poczucie beznadziei są powszechne, a niewielu osadzonych wychodzi z Butyrki bez trwałych psychicznych blizn. Matroskaja Tishina, to więzienie położone w północno-wschodniej części Moskwy, jest jednym z najbardziej strzeżonych i najczęściej wspominanych w kontekście rosyjskiego systemu penitencjarnego. Choć jego nazwa Cisza Marynarza może kojarzyć się ze spokojem, rzeczywistość za murami tego zakładu jest zgoła inna. Matroskaja Tishina to miejsce, gdzie trafiają osoby oczekujące na procesy, często oskarżone o najcięższe przestępstwa, ale również ci, których sprawy są politycznie wrażliwe. Dla wielu osadzonych pobyt tutaj jest prawdziwą próbą wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Cele w Matroskaja Tishina są małe, zimne i ponure. Przepełnienie jest tu normą. Osadzeni często dzielą niewielką przestrzeń z wieloma innymi więźniami, co prowadzi do nieustannego napięcia. Warunki sanitarne są dalekie od ideału, brak odpowiedniej wentylacji i minimalny dostęp do światła dziennego tworzą atmosferę klaustrofobii, która z czasem może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W tych ciasnych, wilgotnych celach osadzeni spędzają większość dnia, mając jedynie krótkie chwile na spacer po więziennym dziedzińcu. Reżim panujący w Matroskaja Tishina jest surowy i bezlitosny. Więźniowie są stale monitorowani, a każdy ich ruch jest kontrolowany. Strażnicy nie wahają się stosować przemocy, a brutalność jest tu na porządku dziennym. Osadzeni, którzy nie podporządkują się obowiązującym regułom, mogą być natychmiastowo ukarani. Izolatki i przemoc psychiczna są powszechnymi narzędziami dyscyplinarnymi. W tych warunkach nie ma miejsca na bunt.
każdy dzień jest podporządkowany przetrwaniu. Jedzenie, które otrzymują więźniowie, jest skromne i jednostajne. Posiłki, oparte głównie na prostych produktach, są ubogie w niezbędne składniki odżywcze, co szybko odbija się na zdrowiu osadzonych. W połączeniu z trudnymi warunkami życia, monotonna dieta prowadzi do osłabienia organizmu i zwiększa ryzyko chorób. Dostęp do opieki medycznej jest minimalny. W przypadku poważniejszych schorzeń więźniowie często muszą liczyć na szczęście, a nie na pomoc lekarską. Izolacja jest jednym z najcięższych aspektów życia w Matroskaja Tishina. Osadzeni mają ograniczony kontakt z bliskimi, a wizyty, jeśli w ogóle są dozwolone, odbywają się pod ścisłym nadzorem. To odcięcie od świata zewnętrznego i rodziny pogłębia poczucie beznadziei, które towarzyszy wielu więźniom przez cały czas ich pobytu w więzieniu. Wladimir Central to więzienie, którego nazwa wywołuje ciarki na plecach każdego, kto zna jego historię. Usytuowane w mieście Włodzimierz jest jednym z najbardziej legendarnych zakładów karnych w Rosji, znanym z surowych warunków i nieugiętego reżimu. Dla tych, którzy trafili za jego mury, Wladimir Central stał się miejscem niekończącej się walki z systemem, który nie uznaje kompromisów. Władze rosyjskie od lat umieszczają tu najbardziej niebezpiecznych przestępców, a także osoby uznawane za wrogów państwa. W czasach stalinowskich więzienie to było miejscem kaźni dla tysięcy więźniów politycznych, którzy często nigdy nie wychodzili na wolność. Dziś Wladimir Central nadal pełni funkcję więzienia o zaostrzonym rygorze, gdzie więźniowie zmuszeni są do życia w skrajnie trudnych warunkach. Cele w Wladimir Central są małe, zimne i pozbawione komfortu. Więźniowie są stłoczeni w ciasnych pomieszczeniach, gdzie brak przestrzeni prowadzi do narastającego napięcia i konfliktów. Surowe mury, minimalne oświetlenie i chłód przenikający wszystko dookoła tworzą atmosferę przygnębienia i rozpaczy. W takich warunkach trudno jest zachować zdrowie fizyczne, a jeszcze trudniej psychiczne. Przepełnienie jest powszechne, a warunki sanitarne dalekie od akceptowalnych standardów. Życie w Wladimir Central jest podporządkowane surowym regułom, które mają na celu złamanie woli osadzonych. Każdy dzień zaczyna się od precyzyjnie zaplanowanej rutyny, której naruszenie może skutkować natychmiastową karą. Strażnicy nie wahają się używać przemocy, a dyscyplina jest tu egzekwowana z żelazną konsekwencją. Więźniowie, którzy próbują się sprzeciwić, są natychmiast tłumieni, często z użyciem brutalnych metod. To miejsce, gdzie nie ma miejsca na sprzeciw, a każdy dzień przypomina o wszechobecnej kontroli. Jedzenie, które otrzymują więźniowie, jest proste i ubogie. Składa się głównie z podstawowych produktów, które ledwo wystarczają, by podtrzymać siły. Brak wartości odżywczych w diecie, w połączeniu z surowymi warunkami życia, szybko prowadzi do wyczerpania organizmu. Leczenie medyczne jest ograniczone, a więźniowie, którzy zachorują, często muszą radzić sobie sami, bez odpowiedniej pomocy. Wladimir Central to także miejsce głębokiej izolacji. Więźniowie mają ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym. Listy, rozmowy telefoniczne czy wizyty są rzadkością, a ich przebieg jest ściśle kontrolowany. Ta izolacja połączona z brutalnością codziennego życia prowadzi do poczucia całkowitej beznadziei. IK-6 w Mordowii to jedno z najbardziej surowych więzień w Rosji, ukryte w gęstych lasach Mordowii, które od dziesięcioleci budzi grozę wśród tych, którzy znają jego reputację. Znane również jako Czarny Łabędź, to więzienie nie jest zwykłym miejscem odsiadki, to fabryka, gdzie każdy dzień jest bitwą o przetrwanie. W IK-6 nie chodzi tylko o odbywanie wyroku, lecz o zmierzenie się z nieustanną brutalnością i bezwzględnym reżimem, który nie daje wytchnienia. Życie w IK-6 podporządkowane jest ciężkiej pracy. Więźniowie są zmuszani do wielogodzinnej charówki w warsztatach, gdzie produkują różnorodne towary, od odzieży po elementy metalowe. Praca jest wyczerpująca, często wykonywana w prymitywnych warunkach, gdzie brak odpowiednich zabezpieczeń i narzędzi ochronnych to norma. Każdy dzień zaczyna się o świcie, a kończy po zmroku z krótkimi przerwami na skromne posiłki. Ta rutyna, powtarzana dzień po dniu, staje się dla więźniów niekończącym się koszmarem, gdzie zmęczenie fizyczne łączy się z psychicznym wyczerpaniem. Cele w IK-6 są klaustrofobiczne, ciemne i zimne.
Przestrzeń, która powinna pomieścić kilka osób, często jest wypełniona po brzegi, co prowadzi do ciągłego napięcia i konfliktów. Warunki sanitarne są prymitywne. Dostęp do bieżącej wody jest ograniczony, a wentylacja praktycznie nie istnieje. Wilgoć, stęchlizna i zimno są stałymi towarzyszami więźniów, którzy zmuszeni są dzielić tę niewielką przestrzeń przez długie lata. Te warunki prowadzą do częstych chorób, które nie są odpowiednio leczone, co dodatkowo pogarsza sytuację osadzonych. Reżim w IK-6 jest bezwzględny. Strażnicy stosują przemoc jako narzędzie kontroli, a każdy, kto odważy się złamać zasady, spotyka się z brutalną reakcją. Przemoc fizyczna, izolacja, upokarzanie to tylko niektóre z metod stosowanych, by złamać wolę więźniów. Strażnicy mają niemal nieograniczoną władzę, a ich działania często nie podlegają żadnej kontroli. W tych murach nie ma miejsca na sprzeciw. Każdy, kto próbuje się buntować, szybko uczy się, że w IK-6 bunt nie jest opcją. Kontakt ze światem zewnętrznym jest w IK-6 niemal zerowy. Więźniowie są odcięci od swoich bliskich, wizyty są rzadkie, a korespondencja ściśle nadzorowana. To odcięcie od rodziny i przyjaciół pogłębia poczucie osamotnienia i beznadziei, które towarzyszy więźniom na każdym kroku. Dla wielu z nich życie w IK-6 staje się egzystencją w próżni, gdzie każdy dzień jest taki sam, a przyszłość wydaje się nie istnieć.